może ja tylko kilka zdań wyjaśnienia. Otóż pan zastępca przewodniczącego Andrzej Ozimek złożył rezygnację 22 stycznia dokładnie na sesji z pełnienia tej funkcji. I ustawa o samorządzie gminnym, artykuł 19 ustęp 5 mówi w ten sposób. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. Ustęp 6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ustępie 5, w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. A zatem nie pozostaje nam nic innego, jak powołać następnego wiceprzewodniczącego. Czyli zaczniemy od powołania komisji rewizyjnej, proszę. Skrutacyjnej, przepraszam. Skrutacyjnej, proszę o podawanie kandydatur. Pani Anna Borakowska, proszę. Pan Adam Doliński. Zgadza. Pan Rybitek, proszę. Czy się pan Doliński zgadza? Tak, zgadza. Ja proponuję Sławomira Bęzę. Pan Sławomir Bęza. Czy pan Sławomir się zgadza? Zgadza się. No, może jeszcze jedną osobę, proszę. Pani Agnieszka, proszę. Proponuję pana Krzysztofa Olczaka. Czy pan Krzysztof Olczak się zgadza? To dobrze. Dobrze, czyli komisję byśmy mieli. Bardzo proszę, żeby komisja przegłosować, tak? Dobrze. Zatem kto z radnych jest za przyjęciem tych trzech osób w poszedł komisji rewizyjnej, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Zostało przyjęte jednogłośnie. Proszę komisję o przygotowanie się do pracy i o ukonstytuowanie się. Najpierw zgłosimy kandydatury, tak? To proszę o kandydatury. Pan Sławek Bęza. Chciałbym zgłosić Jacka Żelazowskiego. Czy pan Jacek się zgadza? Tak. Proszę. Tak, wyrażam zgodę. Proszę o następną kandydaturę. Pan Sławek Paro, proszę. Darka Litka. Czy pan Darek się zgadza? Nie, dziękuję, nie wyrażam zgody. Czy są następne propozycje? Nie widzę, a więc jedyną kandydaturą jest pan Jacek Żelazowski. I teraz proszę komisję o rozpoczęcie swoich czynności. Zgłoszę wniosek o 10 minut przerwy. Kto jest za tym wnioskiem? Kto jest przeciw, kto się wstrzymał?